Wielokrotnie mówiłem, że w GeoGesserze, od naszego własnego skilla czasami są ważniejsze błędy przeciwników i jak widzimy, absolutnie nic nie robiąc, dwa dni minęły i jestem 85 85 w Polsce, więc witam z powrotem na pojedynkach, może NMPC to zostaniecie, ale zostaniecie muzykę nawet, nie spodziewałem się, że ten Spotify się pokaże w rogu. Muzyka bez prawa autorskich, która zawsze była na filmach, ale jakoś jej nie zauważaliście, więc dlatego wam o tym mówię, nie wiem, coś psychologicznie jest taka w miarę cicha. Dzień dobry wszystkim i gramy. To jest no moving. Lamentuję to mocno. Japonia, czy to jest Max dół Japonii? Bo są te mikrofony w dół. Nie, to są talerze, to są talerze z Kanto. Te, te gesiki w dół, i taki na talerzu, jak jest ten transformator prądowy, to to jest raczej ten rejon. Oczywiście w środku Tokio nie jesteśmy, ale yy, to by mnie zdziwiło. Może Hokoriku? Nie pamiętam. Yy. A! To ja już nic nie wiem. Nic? Nic? Nie wiem. Yy, witam, gram z typem z Finlandii, więc jak będzie miejscowość jakaś w Finlandii, to będę bardzo płakał, ale chłop ma mniej elo, więc powinien być w teorii gorszy. Was is, Das, to jest Tajwan chyba. Ja nie mam zielonego pojęcia, kliknijmy gdzieś w górzystej części Tajwanu. Gdzie ja w ogóle klikam na tej mapie? Jestem... To, to nie jest górzysta część Tajwanu. Panikuję, nie spodziewałem się NMPZ-a i byliśmy po prostu na środku. Przynajmniej państwo zgadłem. Jest bardzo azjatycko w tej chwili. Na nowo wingu ponad jest inny mapul. gramy na Rainbow World, gdzie chociaż ta tabela troszeczkę inaczej teraz wygląda. Mam w ogóle 7 streaka, co wygląda dość, dość fajnie. I Gwatemala. Południowe wybrzeże. Sal, sal, sal. Ile my Była taka. To może być jezioro w teorii. Yy, nie wiem, czy żywiec z będzie znowu. Kazał mi się polepszyć, ale dałem radę, to było południowe wybrzeże, czyli ocean atlan... nie, ocean pacyfik, czyli spokojnie, Atlantyckie jest tutaj, bo Transatlantyk to był Concord. Wszystko jasne. Kurno, jak ja się cieszę, że mogę grać w Geoguessera znowu, bo ja się czułem... Ja się czułem tak cholera winien, jak grałem w Geoguessera nie nagrywając tego, więc troszeczkę nie grałem, no i jesteśmy znowu w tej Japonii i gdzie to może być w tej Japonii? Cholera wszędzie. Mamy pionowe, więc Hokoriku wychodzi przez okno. Nie jest to ten rejon Japonii. A gdzie indziej to jest w Japonii? Klikamy w środek i się dowiemy. Chociaż ten. To się Guy Wire nazywa po angielsku, bo po polsku nie mam pojęcia. Ale ta owika na, nas jakieś uziemieją. To jest uziemienie? Kliknęliśmy w to samo miejsce, byliśmy na Shikoku. <laughs> Jak ja uwielbiam, że teraz mamy tą takie jakby, że tak się wyrażę. Meta, że jak jesteśmy w tym całym miejscu, to się witamy za sobą. To jest słodziutkie. Żółte, skrajne. Czy to jest po prostu RPA, ale gdzie w RPA to będzie, to jest mój największy lament. Hmm. To jest troszeczkę górzyście, troszeczkę nawet czerwono. Ja bym ciągle z kolei wzywał miasto. Tutaj nie dziwiłbym się, ale zaryzykuję ostatecznie pod George'em. Bo nie wygląda mi to jak coś. O, to To pewnie to jest to, ale myślę, że tak. Takie zarośnięcie bardziej na południu. Szczególnie, że mamy tam górki i. ugotowałem. Ugotowałem mocno. 3000? 2,5. Elegancko. Chow w ogóle Painter Decorator. Moller. Po szwedzku. Nie wiem dlaczego to słowo znam. Po prostu bardzo ciekawe słowo. I często się widuję na Geogaserze. Co to jest za Tama? Tama atakama. Co to jest za góra? Halo. Jakaś peruwiańska czy chileńska? Nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Klikam gdzieś tutaj, wysyłam XD. Yy, turbo ciekawe lokacja, szkoda, że jestem turbo głupi. 2024? To jest Ekwador. 2024 to jest Ekwador albo Panama, to jest Panama z autem wyjętym chyba. Nie, to nie jest Panama. Słukam? Szwajcaria, bo niska kamera, okej, okay, okej. Okay. Szeroki blur. A on dał na Japonię, bo widział ten szeroki blur i tak... Okej, okay, to, to, był, to był mój duży błąd. To jest Japonia, znowu ta Japonia. Co się dzieje? E, Geogeser, o oh, Yokoso, Minasan, konnichiwa. Raz się na tym wydupcyłem, na tym kanale, może z dwa lata temu. To jest zbiornik na. One są bardziej północno-niż południowo. To jest tak zwany kerosine tank, czyli zbiornik na napta, No, jakieś tam na paliwo. I to jest bardziej północno, bo tam jest przeważnie zimniej. E, krówki. Argentyna jakaś? Nie, to auto nigdy w Argentynie. Bardziej meksykańsko to mi wygląda, szczególnie że słońce jest. No dobra, to jest taka wbojska część Meksyku, czyli kurna każda. E, więc nie mam pojęcia, czy damy radę, czy nie damy rady. Muszę jednej osobie odpisać. I robię to na odcinku, co nie powinno mieć miejsca. E były nawet dobrze. To pisałem, że odzwonię za 20 minut, bo nagrywam. Widzicie, tak się zdarza. A co inny, innego się zdarza w moim życiu? Napiszcie po pierwsze, to się zdarza w waszym, bo ktoś tam się ostatnio chwalił, że prawko zdało, więc gratuluję. Ale, a chleb. Czy to jest meta na chleb? Bo to jest chleb europejski. Yy, to jest jakaś ładaniwa stara, chyba. Ja zawsze zgaduję po autach, bo wygląda troszeczkę tak bryłowato, ale nie daję rady. Tak idealnie. Zacznijmy, że to jest czwarta generacja kamery, więc to nie może być Serbia. Dajmy w Bułgarię, to wygląda jak taki bułgarski dziadek. A po drugie, Trochę mnie boli brak paska tego europejskiego, no ale to musiała być Bułgaria. A po drugie, się przeprowadzą do Warszawy. Znowu. Jakby. Jak jesteście z małego miasta, to albo się ze mną zgodzicie, albo mnie wyzywacie, ale według mnie, ambitni ludzie wyjechali z małych miast. I jest to troszeczkę problematyczne nawet. Nie wiem, gdzie jesteśmy w tym Chile, ale jesteśmy w Chile. Auto białe z tyłu, taki krajobraz, troszeczkę wygląda jak taka dzika Rosja, jakbym... O, on był bliżej, nice. E, ja bym to widział tutaj, w Rosji. Więc tak można to odbić. Chłop naprawdę ugotował z tym Los Angeles. Musimy duży traf mieć, żeby się odbić i to wygrać. Chłop gra bardzo dobrze. Szczególnie jak na swoje elo. Ostatnio wygrywałem dużo, to teraz przegrywam dużo. E, takie jest prawo dżungli. Czy to jest Kreta? Nie, nie wygląda to na Kretę, to mi wygląda bardziej na Chorwację. Imy, pod Makarską. Nie czuję tego wajbu. To mogą być jakieś wyspy, szczególnie, że tutaj mamy tego dużo. Dlatego dałem w tym rejonie. Jak on nie zgadnie, państwa, to będę zadowolony. Przypuszczając, że to jest Chorwacja, tak? Dajcie znać tą muzyką. Czy mam ją wyduptać, czy nie. O i Grecja jednak miałem rację. Więc jestem dalej. GG tego pana grał naprawdę bardzo solidnie. Wolałbym Movinga. Więc tak zróbmy, wejdźmy do kolejki tylko w moving'u, poczekajmy na jakiegoś Francuza. I znowu Fin. wbił sobie teraz 1000 elo na mnie, a ja dość sporo straciłem, bo byłem 1090. Może damy radę się odbić, ale gramy teraz z nim moving'a, bo był w kolejce na to i to. To jest Senegal, flaga potwierdza, boutique alimentation, czyli po prostu e, no, alimenty, tak. Nie powiem, którego youtubera tutaj bym mógł wyzywać potężnie. Jest to super pustynne. To może być ta ulica. Jest w miarę zachodnio-wschodnia. Alimentari też we Włoszech się mówi. O kurno byliśmy super pustynni, a on dał w środku, więc to jednak nie była ta droga. Muszę się Senegalu nauczyć na nowo. Te nowe zdjęcia, wiecie. kiedy się klikało pod Dakarem, pod TS i ewentualnie tylko St. Louis się znało. Takie miasto z takim podłużnym, śmiesznym. Mm. Jest tutaj aksa, pan też ćwiczy. La, Lavelanet. To wygląda mi jak... W sensie, ma, ja zawsze takie wajby takie dostaję od miast przybieżnych. Kilon. Jesteśmy w 05, więc w tym rejonie Francji. Sprawdźmy ten Kilon szybko tutaj. Ewentualnie tutaj. A, muzyki nie odpaliłem. E -e. Na pewno gdzieś tutaj, ale nie chcę lecieć. Dobra. Wiedziałem, wiedziałem ten rejon na bank. A Kilon, chyba nawet, bo to podwójne L po francusku. 0,5 jest w tym rejonie kraju i wyglądało to tak południowo, strasznie pobrzeżnie, oksytańsko może bym nawet powiedział. Czy oksytańsko? Cholera wie. Białe auto, więc wykluczamy od razu Argentynę Urugwaj, jako że to jest Ameryka Południowa. E, babka wygląda troszeczkę boliwijsko, szczerze wam mówiąc. Jak taka pakistańska babcia, ale jednak troszeczkę inny drip. E, auto, nie mam pojęcia co nam mówi w ogóle. Ale nie ma żółtych blach na nasze szczęście. Kliknij pod Santa Cruz gdzieś. To mi wygląda jak ta część Boliwii. Tutaj jest o Alcalde. O jest jezioro wielkie. Czy to jest po prostu pod Titikaką? To może być pod Titikaką, ale tutaj też troszeczkę jest tych jezior. Czy to jest rzeka, czy jezioro? Na ten temat wiedzę mam wątłą. No proszę was bardzo. Czasami się info widzi zaraz po kliknięciu, ale znałem państwo. On nie kliknął aż tak dobrze, więc. Ale ten rejon Tikikaki ma specyficzny klimat, bardzo. To jest Nowa Zelandia, północna wyspa, bodajże. Szukamy info. 55 to jest ograniczenie, chyba po prostu. Ja tutaj widzę północną wyspę. Południowa ma więcej drewnianych supów, a to jest beton. To jest beton, to jest drewno, więc takie Arono, jak to powiedziała taka polka, bardzo inteligentna i słowna. Północna typia, zawsze północna. I to było na północnym końcu północnej. I teraz robimy takie Tom Davis, sprawdzanie, czy nagrywam, ale dlatego, że jak szukam oponenta, to sobie pauzuję nagrywkę. Bo ogólnie was okłamałem, że tego nie montuję. Ja to montuję w takim. Jak ktoś chce zacząć się bawić w YouTuba, sprzedam wam mój najbardziej chroniony sekret służbowy. Program Lossless Cut jest darem od Boga, naprawdę. Wierzę, że. Osoba, która stworzyła ten program, została wysłana przez Boga, żeby ułatwić nam pracę jako montażyści. I to jest moja opinia i się jej trzymam. Eee, to mi wygląda jak Chile, ale jednak tutaj są żółte pasy, co mnie bardzo boli. Więc to musi być chyba Peru z takimi dziwnymi znakami. Eee, jest to program, który nie tnie i renderuje znowu? Nie mam pojęcia, szczerze. Aha, Boliwia znowu. Tylko manipuluje te... Jak ten plik wygląda z endfilami? I de facto wygląda tak, że możecie pociąć plik MP4, ale to nie zajmuje 30 minut, tylko zajmuje to 2 minuty. Max. I często to robi w kilka sekund. To jest jego rejon, więc może być słabo, jak mu dam cokolwiek kliknąć. Czujesz bardzo północny vibe z tego. Tutaj jakaś autostrada chyba teraz jest zbudowana. Jakie to są pole? To może być, to jest chyba Norwegia, wiecie? Nie, Norwegia ma dłuższe. To jest Szwecja bądź Finlandia. Znak drogowy? Ja tutaj Szwecję prędzej czuję. No i wyłączyli mi znak drogowy, szkoda. Klikamy bardzo północno w Szwecji, bo drzewa są dość niskie. Yy, no i śnieg, ale śnieg przecież pada wszędzie, nawet w Polsce. Myślę, że wszystko w górę od tej drogi E14 nie jest głupie. Jeszcze północno byliśmy. On był troszeczkę bardziej odważny, no ja niestety nie. Za Kiruną nawet byliśmy. Cholera. Kiruna się pojawiła na jakimś turnieju chyba na polskim. Nie wiem czy moja koszulka nawet nie będzie robiła problemów na kamerce, bo bitrate i tak dalej. Kenia... Tutaj ten kabel spada, nie pamiętam co to znaczyło, ale te autka są wszystkie różne. Mule Enterprises Fresh Milk. Gospel Impact Upper Hill, czyli górna, góra. Tu jest napisane, absolutnie nie wiem, klikamy w Kenię, tutaj i miejmy nadzieję, że jestem bliżej, chociaż tak naprawdę po prostu y, zgaduję. A, to nawet nie jest znak, tylko kawał falistej blachy, zajebiście, mogą sobie dach z tego zrobić, jak wiele osób w Indonezji. No i byłem jeszcze bliżej, byliśmy bardziej na północ, w miejscowości Malalal? Maralal, Maralal, tak. Czytanie rzeczy jest ciężkie, uwierzcie mi. Szczególnie, jak widzicie słowo pierwszy raz. Japonia. Cynoknia. Musimy wyjechać czym prędzej, nie chcemy być na jakimś rynku, mamy kejkary wszędzie. A, na razie Wam nie mówię mojej anegdoty o kejkarach, ale niedługo Wam, że Wam zdradzę, co się działo. E, to jest Tokio Talerz. Mam nadzieję przynajmniej. No, jaki kurna Tokio talerz. Jak ja wszędzie to widzę, te Tokio talerz. Puenta jest taka, że się nie nauczyłem i przegrałem z Finem. GGTP, nie chcecie z sobą grać znowu. Bo ostatnio, przez wczoraj mieliście tą samą osobę trzy razy na filmie. Puęta jest taka, że za mało osób sobie jest w masterze, więc yy, musicie się naumić w GeoGeSera. Wlazłem w kolejkę z nmpz i od razu mi się jakiś Japończyk trafił. Myślałem, że na Japończyków za późno, bo jest godzina 17, a u nich już jest chyba pierwsza rano. To jest jakaś Kenia, chyba. Nie, to jest Rwanda, to jest Rwanda, to jest Rwanda. Park Narodowy w Rwandzie. I gramy NMPZ-a z typem, który ma czapkę DAIGO, więc. Mówiliście, że NMPZ jest ciekawy. Myślę, że jeden na odcinek nie zaboli nikogo. I też jestem ciekaw, co jestem w stanie wyciągnąć. Meksyk? Na pewno Ameryka Południowa, ale to są. Ja tutaj ryzykuję. Badia Dolid. Myślę, że to jest ta turystyczna część Meksyku. Jakiś Cancun. A wybrzeże mamy chyba północne. Mało info ogólnie, mało info. Północ Kolumbii mnie również by nie zdziwił, ale ta blacha nie pasuje, więc Meksyk. Tylko kwestia gdzie? A Baja Kalifornia. A on poleciał w Los Angeles, więc nie wiedział, że jak wyglądają blachy kalifornijskie. Białe z czerwonym napisem. No ale miałem pobrane państwa, tylko zły rajon, więc ja się nie czuję aż tak źle. Uu. Za ładny asfalt na Polskę. Pachoł, nie widzę copyrightu, ale dość stare chyba zdjęcia. Nie wiem dlaczego tutaj klikam. Bankuję na tym, że on zgadnie gorzej, ale tutaj nie dałbym Polski. Nie ma tej nuty czerwonej jako. I te drzewa mi w ogóle nie pasują, jakby to trochę estońsko wygląda. A dlaczego kliknąłem w Danie? Cholera wie. Nowa zelka, no to dlatego to nie wyglądało swoje, bo te drzewa były dzikie. NMPZ ma czasami takie uroki. Co to jest za Brazylia, śmieszna? 2024, no, no nowe, nowe zdjęcia. W Tocantins jest długotrwała, tutaj jej nie ma. Piauí, Bachia, Minas. W Gojas. Czerwona ziemia jest albowiem wszędzie w Brazylii. Ale nie mamy Sosen, czy jak się nazywa pine po polsku, więc nie jest to w paranie. I nigdy Rorajma. Za mało górek. i to było piały, Tak zwany piały Dirt. No ale nie kliknąłem tam. Nawet to Cunchins by było lepsze. Jak ja się głupio czuję grać nmpz Brazylia znowu. Eee, najgorzej. Czekaj, to jest Brazylia, a nie jakieś kambo głupie. Nie, tutaj są szlaczki, tutaj są chyba szlaczki. Próbujemy w to kambo, ale... Tutaj, ja chyba widzę szlaczki ledwo na tym tym. I, te, i, i ten daszek tutaj nie wygląda jak Brazylia. Nie wiem, czy jakimś copyrightem to się dało wynieść. Te motocykle bardziej czuję kambo. E, więcej by było przerw. Kam język merski nie ma, nie ma spacji. Okej, okay, Laos z ruchem prawostronnym. Wybuch mózgu to jest naprawdę coś, co tutaj powinniśmy wysłać jeden i drugi. Ale NPZ jest dziki. Nie dziwię się, że go nie gram. Europa. Dość bogata Europa. No ta chałupa nie, ale ta chałupa poprawia już tak. Mam nadzieję, że nie zasłaniam za dużo. Dobra, no raz się żyje. Słowenia. Yy, ciekawe by było, gdybym się mógł zacząć obracać po Gesie, no ale... wiem dlaczego devowie tego nie implementują. Zrobił Hedża, ale to była Słowenia. Po prostu mi tak wyglądało jakoś tak bardziej progresik Europa. Jesteśmy na prowadzeniu, ale to mało znaczy, bo... wszystko się może zdarzyć na tym trybie. Molcza doma etarz normalnie, ale tutaj jest pięknie. Trzecia generacja kamery. I te góry w tle mi najbardziej mówią, że to może być gdzieś tutaj. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś Sochi. Chyba tutaj nie ma niebieskiego paska. Chociaż, gdzie są takie góry w Europie? Żeby to nie były te góry, które są w tej Słowenii. Nice! Ja zaczynam gotować na NMPZ-cie. Nie ma takich gór w Chorwacji. Takie góry to bardziej właśnie tamte rejony. Lecimy, lecimy, lecimy. Nowa Zelandia. Nie wiem, która wyspa Puszuję, Może nie zna pachołka. To jest Japończyk w masterze. On zna każdy pachołek na pamięć. Na moje szczęście byłem kapkę bliżej, ale to nic nie znaczy. To o niczym nie świadczy. Nie czuję się pewien siebie. Mogę wygrać jakimś fartem. Potem lecimy. No, mówię od razu. Mój stary miał nową kobietę. Z Meksem dało radę. Jest to Europa, mamy niebieskie auto widoczne. Nie są to Stany. Jak widać to auto, to dobrze. A gdzie w Europie to może być południe polski? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Chorwacja nie jest taka zła. Francja też nie głupi gest. Czy ja wygrałem? Dobrze. Kończę karierę NMPZ a pokonałem Japończyka, jestem zadowolony. Hello widzowie, GG i dzikie densy. Main menu obowiązkowo. Nie chcę trafić tego typa z Finlandii po prostu. A Japończyk, czy on tylko wchodzi w kolejkę w NMPZ? To jest absolutny agent. gramy z Barle Dök. Z... Barle Hertog może. Z Belgii. Witam, witam i o zdrowie pytam. Piłkarz. Oj, gramy movinga. Może Belgicy to też movingowcy. E, co tu się w ogóle dzieje na tej drodze? Na Dirtbike'ach byliście, zajebiście typy Biało-czerwone skręcajki, tak zwane chevrony i mieliśmy niebieski hydrant. Pamiętacie te ciemne dni Geogesela? Jak niebieski hydrant to było kliknięcie w Chorwację? Jak jeszcze nie wiedzieliśmy, czym jest meta? Yo, what the hell. Niebieski hydrant to Chorwacja, to jest prawdziwa meta, która nigdy się nie myli. Byliśmy troszeczkę w innym rejonie Chorwacji, ale ja pierdzielę. Ktoś musi zrobić dochodzenia. Oczywiście, no tak, możecie mieć niebieski hydrant gdzie indziej, ale Chorwacja częściej ma niebieskie. Może, żeby było je widać. Niebieski kolor to kolor wody. Co to jest za dzikie państwo. Dora, masz czapeczkę indonezyjską. No i szukanie kabupatenów, których i tak nie znam, więc po co? Pela jala. Pembantu cabang. Ja wam obiecuję, jeden z tych dni wrócę i będę znał kurna. Każdy kabupaten. No i proszę Was bardzo, chodź na kabupaten. Boję się, że rozpoznał. Południowo-zachodnie Sula. Może zobaczył nazwę miasta też. Ale ja jestem w szoku, że nawet są ludzie, którzy mają tysiącle, którzy to znają. To jest taka turbo nerdowska rzecz w geogeserze. Pasek znowu Portugalia. Jak ten facet ma pasek, to jest Chorwacja albo Portugalia. I już chciałem powiedzieć Chorwacja automatycznie, ale zobaczyłem ten żółty pasek tutaj. Też znak ulicy. Bardzo ładnie. No, dużo dostałem na tej Indonezji. Trzeba się wyuczyć Indonezji, wam powiem. W tej chwili najlepsza do nauczenia się jest według, jest według mnie Rosja. A po Rosji to Indonezja. E, ale myślę, że Indonezja nawet łatwiejsza jest w teorii. E, Głote, więc to Norwegia i to jest piękna część Norwegii. E, czy to jest gdziekolwiek pod Oslo? Tego nie wiem. Czy szukamy info, czym udajemy znaleźć? To jest jakiś wan służbowy. Dobra, zniknął, więc się nie interesujemy tym. Yy, jesteśmy pod jakimś miastem. From Romsdal. Romsdal to nie było coś dość spore. Nie, Meld, chyba nawet widziałem to słowo. Yy, chciałem nawet zmienić pod Trondheim. Byłoby lepiej, ale wiecie, nie zrobiłem tego, więc po co o tym gadać. Ale jest gorąco ostatnio w ogóle, ja czekam aż się schodzi. Kevin! Pozdrawiam, yy, taki kanał polski co o samochodach nagrywa, kto ma wiedzieć, ten wie. Yy, Guadalupe Victoria pula. Kevin! Yy, no ta kostka wygląda jak... Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. Ta taksówka też nie wiem co mi mówi kompletnie. Jeszcze nie, z, nie znam państwa, więc jakby on teraz kliknął, to by był kozakiem, no ale... Hop, też może państwa nie znać. Witam państwa. Kiedyś tak się zaczynało filmy na YouTubie. A teraz to co? Nawet wam nie powiem dzień dobry. Na psik. Na zdrowie. To mi bardziej meksykańsko leci, szczególnie że słońce jest na północy, dopiero zauważyłem. I bym dał bardziej północny ten. O, tuktuki. Ale E jest dzikie. E jak estafionar. Transporty, Escolar, Puebla. Zajebiście. W sensie, Puebla to też są ludzie, Pueblo, ale Puebla może jest jakąś odmianą tego słowa, no ale zobaczyłem, Puebla to raczej San Cristobal. Dlaczego słyszę podwojony dźwięk? Mam no, tylko jedną kartę otwartą. Zobac Chłopki chyba kliknął się w środek, po prostu i dał radę. Guadalupe, Victory. Widziałem nazwę miasta Guadalupe, nie skojarzyłem, że to jest z tym. Jest też wyspa Guadalupa na Karaibach. oj oj ojoj. To jest to, czy to jest to? Neverlaki. Nie pamiętam, która to była wyspa. Nigdy nie pamiętam tych kolorów. Myślę, że to jest głupie, że to trzeba znać w że no ale. To ja jestem gorszy przez to, a nie oni. O, z Kanada. Z pojedynczą żółtą to jest Kanada. Jakaś wyspa księcia. Prince Edward Island. Tam ludzie mówią, że jest zawsze skoszona trawa. Przyjezdni, co jest też ciekawe. Pokaż mi jakiś kierunkowy, chociaż nie znam kierunkowego na PI 508. Nie mam pojęcia, gdzie to może być. Ale wschód Kanady raczej mi dobrze świto. Ten znak OPEN jest taki głupi. Kuna, Maset, no to są te rejony. To jest chyba trzecia gena, więc nie mogę sprawdzić... Nie, to jest czwarta, więc mogę sprawdzić, Kai, Tutaj są podwójne, więc Kanada. Jest kanadyjski blur. Co to było napisane? To jest info, które mi wszystko wygra. Crooked Pond Farm. Dobra, no ryzyk fizyk. Klikamy mniej więcej w ten rejon Kanady. A jak to jest jakieś Ontario pod Toronto, no to Elo. Przynajmniej mogliśmy powiedzieć, że stany. No to stan umysłu chyba jednak. GG dla tego typa i dzięki wam za oglądanie. No Na wdasem typie wygramy wszystko, a tutaj przegraliśmy.